chciałam wszystkich bardzo serdecznie powitać na naszej pierwszej oranżerii naukowej pod tytułem Koniec Świata Oczami Majów, zorganizowanej z okazji 5-lecia Uniwersytetu Dzieci w Warszawie. Ekspertami, którzy dzisiaj spróbują nam przybliżyć tajemnicę kalendarza Majów, są dr Wiesław Więckowski, antropolog zajmujący się kulturami prekolumbijskimi oraz Jan Szymański, specjalista od kultury Majów, regularny uczestnik wykopalisk w Peru. Po krótkim wprowadzeniu, przedstawionym przez ekspertów, będzie czas na pytania słuchaczy. Serdecznie zapraszam. Okej, więc przede wszystkim chcę się podziękować za zaproszenie. Jest nam niezwykle miło, że możemy wziąć udział w tym wydarzeniu. A żeby już od razu przejść do meritum sprawy, wyjaśnię, że właściwie to mój kolega jest przede wszystkim specjalistą od Majów i od kalendarza Majów. Ja mam niejaką wiedzę na ten temat, ale tytułem wstępu chciałbym powiedzieć parę słów na temat samego pojęcia kalendarza i samego pojęcia czasu. Bo my znajdujemy się na terenie Europy, jesteśmy wychowani w tradycji, którą przyjęło się nazywać judeo-chrześcijańską. Jesteśmy przyzwyczajeni do liczenia czasu takiego, jaki jest u nas. Czyli w oparciu o kalendarz słoneczny, modyfikowany, właściwie połączenie kalendarza słonecznego i lunarnego, czyli księżycowego. Ale trzeba pamiętać, że nawet w tej chwili w Polsce są w użyciu, jak przed chwilą przedyskutowaliśmy, według mnie trzy różne kalendarze, zupełnie różne kalendarze, albo nawet cztery. Albo może nawet więcej, jakbyśmy policzyli wszystkie mniejszości, które pewnie się pojawiły. Czyli nasz kalendarz gregoriański, który wcale nie jest starym kalendarzem, i wszedł do użycia stosunkowo niedawno, w obliczu na przykład długości trwania kalendarza Majów. Jest kalendarz również chrześcijański, gregoriański jest chrześcijański, czyli kalendarz prawosławny, juliański, wcześniejszy, w użyciu przez społeczności prawosławne i być może niektórzy z Was słyszeli o tym, że Boże Narodzenie jest przesunięte o dwa tygodnie wszystkie święta. Jest kalendarz żydowski, mała społeczność, ale kalendarz liczony od początku świata. To jest niewielka przewaga kalendarza żydowskiego nad pozostałym, przynajmniej wiadomo, kiedy był początek świata. No i jest kalendarz muzułmański, który jest liczony od ucieczki Mahometa z Medyny do Mekki, czy z Mekki do Medyny. Bardzo dziękuję. Nie jest bliższy ten trzeci kalendarz, więc ten czwarty trochę mi umknął. W każdym razie z jakichś przyczyn dosyć dziwnych, które mam nadzieję, że Janek tutaj wyjaśnił, do naszej kultury również przeniknął kalendarz majański, który w ogóle nie jest podobny do naszego kalendarza. Jest zupełnie inne pojęcie czasu, a przeniknął dzięki tej niezwykłej dacie związanej z końcem świata. I chciałbym podkreślić również, że pomysł końca świata też wcale nie jest nowy. Bo wszystkie te kalendarze, o których powiedziałem przed chwilą, również czekają na jakiś koniec świata. Chrześcijański kalendarz czekają na przyjście Mesjasza, powtórne. Żydowski kalendarz czeka na przyjście Mesjasza, pierwsze. Muzułmański, wiem, że ma się skończyć świat, ale z jakiej okazji ma się skończyć świat, tego do końca nie wiem. No i końców świata to już było po drodze kilka. Uważa się, że w roku 1000, według kalendarza gregoriańskiego, miał nastąpić pierwszy koniec świata. Problem pojawił się tylko niewielki, że w roku 1000, według kalendarza gregoriańskiego, kalendarz gregoriański nie był w użyciu. Więc no niewiele osób sobie zdawało sprawę, że upłynęło 1000 lat od początku kalendarza gregoriańskiego. Miał być koniec świata stosunkowo niedawno, w roku 2000. Koniec świata wygenerowany przez komputery. Wszyscy na niego czekali z utęsknieniem najwyraźniej. Komputery przeżyły, my przeżyliśmy, a jak będzie z końcem świata w kulturze Majów, to już przekazuję. Daję mu swój. Działa nawet. Ja też jestem bardzo wdzięczny za zaproszenie. To jest bardzo fajna okazja, żeby porozmawiać, bo nie tylko przekazać, ale też wysłuchać tego, co wy będziecie z pewnością mieli do powiedzenia. Mała korekta, tylko tyle, że ja się zajmuję Majami, w związku z tym kopię bardziej w Meksyku i w Gwatemali niż w Peru. Ale to akurat... Ale kochałeś w Peru. Więc jeśli chodzi o to, co powiedział przed chwilą Wiesiek, kalendarz majański, owszem, jest bardzo z jednej strony różny od wszystkiego, co my znamy, ale z drugiej strony, no jednak Majowie, tak samo jak my byli ludźmi, oczywiście wychowanymi w zupełnie innej kulturze, z zupełnie innymi, nie wiem, wzorcami zachowań, ale
w założeniu, będąc no takimi samymi ludźmi jak my, mieli podobny sposób na myślenie i pewne rzeczy, które się robimy, niezależnie od tego, gdzie się urodziły, kiedy. I tak Majowie stosowali, bo my tak, może nie pominę troszeczkę takie no, wstęp, który na początku planowałem zrobić, ale mam mało czasu, kim są Majowie i skąd się biorą, bo pewnie część z was wie, a jak część nie wie, to chętnie w trakcie pytań coś możemy w razie czego pomóc. Majowie stosowali sposób wyliczenia czasu podobny do naszego, to znaczy oparty na no, w tym co oczywiste, na dniu, na cyklu dnia i nocy, prawda? Czyli tak jak każdy człowiek jest w stanie zauważyć, że nie wiem, słońce zachodzi, słońce wschodzi, robi się ciemno, robi się jasno, od razu no, tworzy nam się podstawowa jednostka kalendarzowa, czyli dzień. Co niezależnie od tego, czy mieszkamy na równiku, czy na biegunie, no na biegunie jest troszeczkę może być problem, bo noc i dzień mogą trwać cokolwiek długo. Natomiast poza tymi strefami pobiegunowymi faktycznie no, dzień i noc no, mają przybliżone te same wartości. I Majowie, podobnie jak kalendarz żydowski, który liczy od stworzenia świata dni, jeden z kalendarzy majańskich również liczył upływ dni od stworzenia świata. Jest kilka problemów z tym, to znaczy przede wszystkim to, w czym żyjemy my dzisiaj, to jest świat któryś już z kolei. Przed nami były przynajmniej dwa światy, przynajmniej według Majów, a być może nawet cztery, jak w przypadku ludów ościennych, że żyje w piątym bądź w trzecim świecie z kolei. I teraz tak, Majowie używali w ogóle, co jest ciekawe, podobnie jak my w matematyce, bo kalendarz jest nierozerwalnie związany z liczeniem, no bo musimy liczyć jakoś te dni, te miesiące, te lata. W związku z tym, żeby był kalendarz, musi być jakiś sposób na liczenie, to jest matematyka. My używamy systemu pozycyjnego dziesiętnego, to się chyba tak ładnie nazywa. To znaczy, że poszczególne miejsca w naszych dużych liczbach składają się z no, miejsc, prawda? Czyli mamy pierwsze te zera, czyli pierwsze miejsca po lewej stronie przecinka, to są jedności. W następnym miejscu to, co pokazujemy, no, to są dziesiątki, czyli jak mamy dwójkę i potem zero, to są jakby dwie dziesiątki i zero jedności, 20. Potem mamy setki, potem mamy tysiące i tak dalej. Majowie używali w założeniu podobnego systemu, tylko że podstawą nie była liczba 10, tylko 20. I wyobraźmy sobie to w ten sposób, że to pierwsze miejsce to są jedności. I one sobie idą 0, 1, 2, 3, 4 i tak dalej. 9, 10, 11, 12, 13 do 19. Przy tym pierwszym miejscu po przecinku można powiedzieć. Ja wiem, że to trochę skomplikowane na początku. I tak jak u nas przeskakuje dziewiątka na 0 i następna cyfra przeskakuje z 0 na 1 i tak dalej, bo Majów dopiero przy 19 się zerowało, a następne przeskakiwało na 1 i liczyło z kolei dwudziestki zamiast dziesiątek. W związku z tym następne nie liczyło setek, tylko siłą rzeczy 400. 400. Ilość 400. I tak dalej. To wzrastało oczywiście proporcjonalnie. W związku z tym zapis kalendarzowy Majów, to co my nazywamy no, liczbami Majów, w tym przypadku kalendarz, to przebiegało podobnie jak u nas, że my to rozdzielamy kropkami, żeby łatwiej było no, zrozumieć, że 19 nie dotyczy 19, tylko no, 19 na przykład 20. To może trochę skomplikowane, ale tak naprawdę to, co my nazywamy kalendarzem Majów, to jest system współistniejących i współliczących przynajmniej dwóch kalendarzy. Dlatego, że przynajmniej, że być może nawet trzech. To znaczy, Majowie szybko się zorientowali, że rok trwa mniej więcej 365 dni. Oczywiście to nie jest prawdą, rok trwa 365 i 1/4 dnia, dlatego co 4 lata sobie to niwelujemy, robiąc dzień, rok przestępny z jednym dodatkowym dniem. Majowie tego nie stosowali, chociaż prawdopodobnie znali fakt, że rok jest nieco dłuższy niż 365 dni. W związku z tym stosowali jeden kalendarz, taki no, solarny, czyli słoneczny, licząc te 365 dni, podzielonych na 18 20-dniowych miesięcy jednakowych i jeden taki mały miesiąc 5-dniowy, który nazywał się Wajeb i był to miesiąc pechowy. W ogóle jak ktoś się urodził podczas tych 5 ostatnich dni, to już był nieprzerobany strasznie. W związku z tym najlepiej było się urodzić w jednym z tych 18-20-dniowych miesięcy. I to był ten kalendarz, który sobie tam biegł od początku świata. Tego naszego, trzeciego bądź piątego, który nastąpił to początek świata. Też jesteśmy uprzywilejowani, Majowie byli uprzywilejowani sytuacji, ponieważ wiedzieli, kiedy nastąpił ten początek świata.
a według Majów nastąpił on w 3114 roku przed naszą erą, 22 sierpnia, więc pod koniec wakacji. I tak ten kalendarz sobie biegł, liczył sobie te cykle. I również pojawił się równolegle z nim drugi kalendarz, który nie do końca rozumiemy, ponieważ ten kalendarz miał 260 dni, czyli jakby rok miał 260, zamiast 365 dni. Wiadomo, że z punktu widzenia tego, co obserwujemy, nie wiem, pór roku, cykli, w żaden sposób on jest nieprzydatny do niczego. Nie wiemy, dlaczego dokładnie wybrali taki. Jeden z pomysłów jest taki, że 270 dni, 260 dni to jest przybliżony mniej więcej okres ciąży u ludzi. Więc jest to jeden z pomysłów, dlaczego. Jest to kalendarz rytualny. I ten kalendarz jest związany z tym, no powiedzmy, z Majowie wierzyli, że poszczególne dni w tym kalendarzu 260-dniowym są odpowiednie do przeprowadzania pewnych czynności. Czyli no, tak jakbyśmy powiedzieli, że nie wiem, no, w połowie na przykład tego roku warto jest zbudować nowy dom. Ale na przykład w początkach tego roku warto jest najechać sąsiadów. Na przykład. Przy czym oczywiście, jak zauważycie, no, to różnica ponad 100 dni między tymi kalendarzami powoduje, że jeżeli nawet puścimy oba kalendarze w tym samym dniu, czyli niech one się zaczynają oba kręcić 22 sierpnia w 3114 roku przed naszą erą, to już w pierwszym roku oczywiście wszystko się nam rozjedzie. Bo kiedy my dojdziemy do 260 dnia w obu tych kalendarzach, no to w kalendarzu słonecznym zostanie nam jeszcze ponad 100 dni, 105 dni, czyli 3 miesiące bagatela do końca roku, a już mamy właściwie sylwestra tego kalendarza rytualnego, czyli one się zaczną rozjeżdżać, bo następny będzie przeskakiwał, tamten będzie szedł nieco wolniej. I z racji ilości dni w nich i wspólnego mianownika, który one wyjęły, te kalendarze spotkają się na nowo w tym samym dniu co 52 lata. Mniej więcej. Tam bez chyba 5 dni, czy tak. No, nie. W związku z tym co 52 lata wypadnie tak, że faktycznie oba kalendarze będą się zaczynać, nie wiem, 1 stycznia, w poniedziałek, powiedzmy. I teraz, kiedy te 52-letnie dekady, znaczy to nie dekady, półwiecza, wieki, jakby to nazwać, czyli to wyzerowanie się, spotkanie się znowu tych dwóch kalendarzy w tym samym miejscu, to był bardzo istotny moment w kalendarzu majańskim, który wyznaczał takie podstawowe epoki. My też oczywiście dzielimy sobie czas na mniejsze fragmenty, żeby coś niepojętego, bo czas jest olbrzymi, prawda, jest niemal nieskończony. My go selekcjonujemy na małe kawałki, żeby łatwiej nam go było, no jakoś, nie wiem, przerzuć i zrozumieć. W związku z tym my mamy, nie wiem, dni, tygodnie, miesiące, kwartały, lata, dekady, wieki, tysiąclecia. Z racji, że Majowie operowali zupełnie innymi jednostkami, to było trochę tak. Mamy dzień po majańsku kim i tych dni leci sobie 20 i te dni mają nazwy. Tak jak my mamy nazwy poniedziałek, wtorek, środa, my tych nazw mamy, bagatela, byłby 7. Od poniedziałku do niedzieli. Chyba, że coś pominąłem, prawda? I u Majów tych dni było 20, nazw dni. Czyli jeżeli założymy, że tydzień to jest taki okres, w którym każdy dzień ma osobną nazwę, to u Majów tydzień trwał 20 dni. Długi. Problem jest taki, że miesiąc też nie trwał. Ale w tym drugim kalendarzu miesiąc był krótszy niż tydzień. Bo miesiąc miał tylko 13 dni. To znaczy, jeżeli my na przykład mówimy, że dzisiaj jest poniedziałek 20 maja, wtorek 21 i potem nam dojdzie do 30 bądź 31, chyba do lutych, który jest takim miesiącem nieco uszkodzonym, więc mamy tylko tam 28, więc nam potem przeskoczy na jedynkę. U Majów na jedynkę przeskakuje po 13, ale dni w tygodniu mamy więcej, więc to sobie tam płynie. Znowu się nam rozjeżdża. W związku z tym trudno powiedzieć, co było u Majów w tygodniu z miesiącem. Ale w podstawowej takiej rachubie, kiedy te kalendarze dwa się zazębiają, tworzą ten jeden długi kalendarz, który się nazywa archeolodzy, badacze nazwali go długą rachubą. Dlatego, że to jest właśnie ta rachuba, która nie liczy tych 52 lat, czy w obrębie tych 52-letnich cykli. Bo Majowie mieli taką tendencję, tak jak my to skracamy sobie, mówimy, że 92. Co nie znaczy, że referujemy do czasów, kiedy Cesarstwo Rzymskie miało się świetnie w 92 roku naszej ery, tylko mówimy w 92, kiedy była olimpiada w Barcelonie, na przykład. Albo w, nie wiem, w 80 którymś tam. Wiadomo, że chodzi o ostatni 80 któryś tam, czyli no, schyły XX wieku. U Majów było podobnie, oni z reguły zapisywali taką skrótową datę dotyczącą na przykład, no nie wiem, w 33.
co znaczyło, że był to 33 rok ostatni tej bieżącej 52-latki. Albo ostatniej 52-latki, jeżeli jesteśmy jeszcze przed 33 rokiem, dajmy na to, bieżącej 52-latki. W związku z tym jest ten zapis skrótowy, który badaczom troszeczkę przysporzył kłopotów, bo my oczywiście odkopujemy rzeczy, które są na przestrzeni, nie wiem, 2000 lat wyprodukowane i mamy, nie wiem, napisane, że to zostało zrobione w 16 roku. Tylko, że tych 52 latek mamy tam w międzyczasie, nie wiem, kilkaset, nie wiem, problem. Na szczęście Majowie też używali, zresztą z lubością, bardzo, bardzo lubili używać takich kalendarza długiego, który faktycznie liczył im te dni od początku świata. Dni podzielone na te okresy w postaci właśnie dzień, czyli kin, 20 dni, czyli winik albo winel, czyli taki miesiąc, tydzień. Potem to się łączyło w takie 360-dniowe okresy. Zobaczcie, że nie 365, tylko 360, czyli nieco krótsze niż rok, które Majowie nazywali tum, czyli kamień, nie wiem czemu. Potem były 20-letnie okresy, z grubsza, bo jeżeli nie będę pewnie, to będzie 19 lat i 3 miesiące z czym, które nazywały się katun. A te dwudziestki, te katuny, 20-latki, to też były takie no, istotne elementy, bo na przykład wiek człowieka, nie mówiło się tak, jak ona się mówi, że no on jest po 70 na przykład, czyli jest wiadomo, że on jest między 70 a 80 rokiem życia. U Majów się mówiło, no jest w swoim trzecim katunie. Czyli na pewno skończył już dwa, czyli ma ponad 40, czyli jest gdzieś między 40 a 60. Więc władcy, którzy z racji swojego wieku byli bardzo szanowani, bo na przykład goście w swoim czwartym katunie, no to, albo w piątym katunie, to pozazdrości, bo jest 80 albo setkę wyjdzie. Przy średniej wieku 30. No, właśnie. Wszyscy, którzy no, bardzo na to czekają, albo po prostu widzieli w tym niestety interes, zaczęli robić natychmiast całą histerię naukową tego, że świat się zaraz skończy i przygotowujmy się. Tak jak Wiesiu powiedział, już wcześniej było kilka takich podejść do końca świata, które no niestety, raczej niestety, na szczęście się nie sprawdziły. Tym razem, co jest ciekawe, sposób, w jaki traktowane jest to, co naprawdę wiemy o Majach, jest nieprawdopodobnie wybiórczy. To znaczy, żaden z archeologów nigdy nikomu nie powiedział, że Majowie przewidzieli koniec świata. Powiedziane było tylko tyle, że kalendarz majański w przeszłości, znaczy, że jest cykliczny, wyzerował się wtedy, kiedy powstał świat, czyli w tym 13 baktunie. A że teraz jesteśmy w 13 baktunie, to wcale nie jest powiedziane, że teraz się wyzerował. Bo poprzednie światy były wytrącone z równowagi, a my jesteśmy światem zrównoważonym. Majowie mieli troszeczkę taką, można powiedzieć, skrzywienie na punkcie tego balansu w wszechświecie, trochę tak jak kultury Dalekiego Wschodu, które szukały wszędzie tego równowagi i balansu wszechświata. Majowie też, oni to troszeczkę w taki sposób no, spaczony z naszego punktu widzenia wyszukiwali tego balansu, bo balans był wtedy, kiedy był rozlew krwi. Więc jak spojrzycie na świat dookoła nas, to niestety nie grozi nam wytrącenie z równowagi, bo krew się leje strumieniami na całym świecie, w związku z tym świat według Majów trwać będzie. Paradoksalnie, jak nastanie pokój, to świat się może skończyć. Póki co nam to nie grozi. W związku z tym, tylko dwa elementy w ogóle znane historii Majów pokazują nam, że te trzynastki mogą coś znaczyć. Ten trzynasty baktun w kalendarzu może spowodować koniec świata, znaczy nawet nie, nie jest powiedziane, co może spowodować, koniec kalendarza, albo wyzerowanie. Natomiast, tylko dwa podkreślam, i to na tyle zniszczone, że są poddane totalnej interpretacji. Możemy gdybać, tak naprawdę uczeni siadają rok do roku tak naprawdę i siadają nad nowymi zapiskami i debatują nad tym, czy ten kalendarz faktycznie się ma wyzerować, czy ma biec dalej. Ponieważ zabytki w pięciu dużych majańskich ruinach rozsianych w Gwatemali i w Meksyku pokazują nam, że na niektórych takich kalendarzowych zapisach Majowie nie tylko tą trzynastkę trochę lekceważą, to jeszcze zapisują, że coś się może wydarzyć w 15 baktunie, w 19 baktunie, a nawet dodają jeszcze kolejne rzędy wielkości, z których by wynikało, że nasz świat może trwać jeszcze biliony lat. Bo każda następna rząd wielkości to nie jest tam do dodania 10 wartości, pamiętajcie, tylko razy 20 kolejny rząd wielkości. W związku z tym wychodzi na to, że nawet mamy 20 tych 13-miejscowych rzędów wielkości. Co wychodzi na to, że to są biliardy lat.
i kwartyliony lat. Gomul to liczba o 100 zerach. Jeszcze gomul plec, liczba o 100, o zerach. To mamy gomul plus, prawdopodobnie. Do kwadratu nawet. W związku z tym myślę, że na razie nie mamy się czego obawiać. Zwłaszcza, że jak jest dużo, dwóch głównie badaczy, którzy zajmują się tematem od lat, padło na taki pomysł, że jeżeli oni zapisują takie liczby typu no właśnie gogole, które są ilością niepojętą, prawda? To są miliardy, 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 tryliony lat. W takim razie może to nie chodziło o to, żeby zapisać faktyczny upływ czasu, tylko w jakiś sposób, z racji, że oni nie mieli słowa na zapisanie nieskończoności. Może chcieli nas zarzucić tak olbrzymią liczbą, żeby nam dać do zrozumienia, że chodzi o coś niepomiernie odległego, niepomiernie wielkiego. Czyli jest to, innymi słowy, zapis słowa nieskończoność. My używamy takiej przewróconej ósemki, żeby to znaczy nieskończoność. A być może dla Majów nieznających zapisu przewróconej ósemki, nie znających naszej ósemki, mających swoją własną ósemkę, może to był sposób na to, żeby pokazać, że to jest coś, co będzie trwało bardzo, bardzo długo. Więc ja myślę, że wszyscy, którzy planują na przykład kupienie roweru na raty obecnie i niespłacenie go, a pojrzenie na ten pół roku, to niech się jeszcze wstrzymają, bo wychodzi na to, że Majowie nie pisnęli ani słowa na tym, że świat się skończy. Biorę praktycznie. Gdzie się ciebie udać? Nie, no może tylko o tej komnacie, którą znaleźli, bo to się powiem. Prawda. Otóż wszystkim, bo tak już na szybko, wiem, że czas nam się kończy, więc chciałem tylko powiedzieć, że takim jednym z ostatecznych gwoździ do trumny tej teorii o apokalipsie Majów, która ma nastąpić za pół roku, było znalezisko odkryte w zeszłym roku, no ale tak naprawdę do uszu potencjalnych słuchaczy trafiło miesiąc temu, tak naprawdę. Było odkrycie w Batemaj na stanowisku Schulten, które jest w północno-wschodniej części Batemaj. Archeolodzy kopiąc, szukając zupełnie czego innego, jak to zwykle bywa w archeologii, odkryli domek. Domek sam w sobie oczywiście nie byłby niczym niezwykłym, bo domków ci u nas dostatek, bo każdy Maj musiał gdzieś mieszkać, więc ten domek jest murowany, co już jest trochę większą rzadkością, ale nadal nie jest to pałac. Kiedy odkryli ten wejście do tego domku, zaczęli wybierać ziemię ze środka tego domku i kiedy tej ziemi ubywało, na ścianach zaczęły się pojawiać malowidła. O tyle to rzecz rzadka, że Majowie, nie znając takich farb emulsyjnych, jak mamy my, używali głównie barwników zrobionych z roślin, organicznych po prostu, czyli tam, no nie wiem, zmielone jakieś tam liście, które barwiły na niebiesko, albo jakiś pył z ziemi, który barwił na czerwono. I niestety, z racji, że dżungla jest miejscem bardzo wilgotnym, mają właśnie mieszkali w dżungli, takie barwniki zrobione z rzeczy, no właśnie z roślin, czy z takich minerałów straszkowanych, niestety dość szybko po prostu zanikają, no bo spadnie, nie wiem, zawali się dach, dwa razy spadnie deszcz i już spukuje to wszystko. Tutaj cudem na szczęście to wszystko przetrwało i co się okazało? Na tych malowidłach, w tym takim niepozornym domku, koniec świata jest odwołany. Po prostu z niego wynika, że kalendarz Majów będzie liczył sobie, będzie jechał dalej, nic się nie wyzeruje przy tej trzynastce, jeszcze jest dużo bardzo miejsc do tego, bo po prostu Majowie, no niemalże cytując, napisali: porządek świata taki, jaki jest, z ruchem Wenus takim, a nie innym, i z wschodami i zachodami Słońca, będzie trwał przynajmniej jeszcze przez jakieś, no, niektórzy mówią przez 4000 lat, nie, 4000 lat od tamtego napisu, czyli wychodziłoby, że przynajmniej do jakichś, no, jeszcze mamy za 2000 lat spokojnie, a niektórzy mówią, być może nawet jeszcze tak z bilionik jakiś, więc póki co myślę, że nam, przepraszam, nie grozi jeszcze oglądanie apokalipsy na własne oczy, chyba że w kinie. To tyle może. No, teraz zapraszam na pytania słuchaczy. No właśnie, dowolna. Czyli panowie nie uważają, że w tym roku będzie koniec świata i według kalendarza mają też w tym roku nic się nie wydarzy? No nie zanosi się. Ja bym obstawiał duże pieniądze, że 24 grudnia nadal będziemy znajdować coś pod swoim. Nie będzie to taka nota bomba atomowa. Ja mam pytanie.
Czy archeolodzy... Nie, to ja przypomnę może tak. Czy archeolodzy, którzy kopią w Ameryce Środkowej, w Południowej, czy szukają czegoś, co można porównać, nie wiem, z poszukiwaniem Atlantydy, z poszukiwaniem Arku Przymierza, czy jakiegoś takiego obiektu, czy jakiegoś założenia technologicznego, o którym na przykład wiadomo ze źródeł majowskich, prawda, czy no nie wiem, czy uinków i tak dalej, pisanych, nie wiem, tam z kodeksów, malowych i tak dalej, co do tej pory nie zostało znalezione. Jest takim czymś, prawda, co kto pierwszy to znajdzie. Pytanie trochę o Świętego Graala. Oczywiście jest tak, że dużo znalezisk, czy tego, co ich faktycznie już znajdujemy, jest przypadkowych, no bo no, taka jest specyfika archeologii, prawda, że my nie wiemy, co zostało zakopane, w związku z tym też nie wiemy, co do końca będziemy odkopywać. Natomiast oczywiście metodą przybliżeń i porównań spodziewamy się pewnych rzeczy, że odkryjemy, no, nie kopiemy tak zupełnie na ślepo, tylko no, wybieramy coś, co wydaje się nam, że to będzie to i to. Jeśli chodzi o takie miejsca, które znamy z innych przekazów, a jeszcze nie dotarliśmy, no to takiej majańskiej Atlantydy jako takiej nie mamy. Natomiast jest pewna liczba, niewielka, myślę, że teraz mówimy o rzędu trzech miejscach. Miasta, które są znane z inskrypcji, znamy ich nazwy. Wiemy, że miały jakieś tam koneksje, jakieś powiązania z miastami ościennymi i te ościenne miasta znamy. Mamy nawet jedno takie miasto, które nam troszeczkę umyka. Jest z inskrypcji u trzech sąsiadów mniej więcej w trójkącie. Wiemy, że to miasto wysyłało swoje córki, które na potęgę wychodziły za królów ościennych miast. Czyli domyślamy się, że to miasto powinno być mniej więcej w tym rejonie tych trzech miast, które w doskonale mamy zlokalizowane, które były odbiorcami córek. Mimo wszystko, mimo że to nie jest jakiś bardzo rozległy teren, bo mówimy o terenie, nie wiem, 60 na 60 km, jakoś to miasto nam umyka. My znamy jego nazwę. Znaczy, to też jest troszeczkę może na wyrost. My wiemy, jak wygląda ten hieroglif, który to miasto opisuje. Nie jesteśmy w stanie go przeczytać jeszcze, bo znamy pismo Majów, ale no w 80%, to szacujemy, że 20 nie jesteśmy w stanie czytać. Ten hieroglif, który nam nazywa to miasto, my je nazywamy Maciaquila. To jest słowo z języka hiszpańskiego, to jest po prostu my sami sobie nazywamy. Więc ta Maciaquila, która musi gdzieś tam być, no przeczesujemy już ze dwie dekady te 60 km, tylko to jest bardzo taki nieprzystępny teren, no to jest dżungla taka zwita, gdzie kiedy się faktycznie idzie w tej dżungli z maczetą, to widoczność jest 5 metrów. I ja sam idąc tam, szukając stanowiska, które było bagatela dla turystyki otwarte, to jest po prostu miasto ze ścieżkami i drogowskazami, podchodziłem od swojej strony, przeszedłem obok piramidy, która miała 30 parę metrów, czyli to taki no, 13-14-piętrowy blok. Przeszedłem obok niej 5-30 metrów, nie widząc jej. I teraz dżungla jest tak zbita. W związku z tym zdjęcia z satelity czy z samolotu też nie pomagają, bo oczywiście dżungla przekrywa wszystko równo. I przeszukujemy te, znaczy to nie ja, ale no, archeolodzy przeszukują te 60 km kwadratowych od 20 mniej więcej lat, bez sukcesu. Maciaquila umyka. A jeszcze a propos Ameryki Południowej, to jedyne, co mi przychodzi do głowy, to są te słynne skarby korykańczy, czyli głównej świątyni inkarskiej. Ale tutaj prawdopodobieństwo, że Hiszpanie wykonali kawał dobrej roboty, przeważa. Aczkolwiek w trakcie moich badań w tamtym roku w korykańczy, zupełnie nie związanych z skarbami, wręcz przeciwnie, cały czas się pojawiają jacyś, no nie wiem, czy nazwać ich naukowcami, bo mają wyroki w pewnym dosyć wysokie w tej chwili ze względu na swoje poszukiwania właśnie, którzy uważają, że tam, gdzie teraz stoi kościół na miejscu tej świątyni, biorą początek tunele, które idą w stronę głównej twierdzy nad Cusco, do Sacsayhuamán, tam są na pewno te skarby. Przy czym no, w okolicy, z której ja pochodzę, też są tunele, które łączą pałac, który tam był kiedyś, z innym pałacem, który był, nie wiem, 30 km dalej, a nikt nigdy nie potwierdził czegoś takiego. Taki urok. Tak. No to ja mam jeszcze pytanie. Czy dzisiaj można już powiedzieć, że o kalendarzu mają wiemy wszystko, czy to...
jeszcze nie jest wiadome. Czy ja myślę, że w ogóle taki szczęśliwy dzień, kiedy będziemy w stanie cokolwiek powiedzieć, że o Majach wiemy wszystko, to będzie dzień oczywiście, w którym ja w pracę wrażę. Dla mnie na pewno będzie koniec świata wtedy. Myślę, że nie i jeszcze przez lata nam to nie grozi. To znaczy, to właśnie też o czym troszeczkę już mówiliśmy, archeologia jest trochę nauką przypadku. To znaczy, my oczywiście ubieramy to w bardzo mądre słowa i bardzo staramy się wyglądać na naukowców, którzy są w stanie przewidzieć wszystko i odtworzyć swoje własne kroki albo kroki kultury, którą bada, bo my trochę próbujemy wejść w buty na przykład Majów i iść ich ścieżkami, żeby domyśleć się, co myśleli, co robili, jak to robili. Problem jest taki, że oni w ogóle nie chcą jakby z nami współpracować i no, kopiemy, w ogóle badamy kultury na tyle naukowo, na ile możemy, czyli bardzo skrupulatnie gromadzimy informacje, bardzo staramy się wyłapywać takie zależności, czyli jakieś takie stałe powiązania między, nie wiem, na przykład budowlami i tym, co się działo, albo geografią i rozmieszczeniem miast, że na przykład, no wiadomo, każdy potrzebuje pić, więc miasta muszą być gdzieś w okolicach wody jakieś. Ale Majowie w żaden sposób nie dają się upchnąć w tych schematach, które my sami sobie zakładamy. W związku z tym co chwila nas spotykają takie niespodzianki, mniej lub bardziej przyjemne niespodzianki w postaci, nie wiem, właśnie tak malowideł w małym domku, w którym nikt nie spodziewał się niczego innego poza, nie wiem, może ławką do spania, a tu nagle malowidła. W związku z tym, tak samo o kalendarzu, to co mówię, my nawet nie do końca wiemy, kiedy, ile tych rzeczy i wielkości ma być, nawet nie wiemy, jak one się nazywają, bo kalendarz jest nierozłącznie związany z pismem. A samo pismo, lubimy mówić, że breaking the Maya code po angielsku, czyli znaczy łamanie kodu Majów, prawda? Czyli że już, tuż, już właściwie czytamy Majów jak gazetę. To jest oczywiście na wyrost, to bardzo ładnie wygląda na okładce książki, bądź na okładce artykułu. Ale problem jest taki, że my czytamy, no tak, lubimy mówić, że czytamy około 80% tego, co oni zapisali. My jesteśmy w stanie przeczytać 80% tego, co oni zapisali, czyli 4/5. Ale to znaczy, że 1/5 nadal nam umyka. I to wcale nie znaczy, że to jest 1/5 mniej ważne. Jest coś takiego jak prawo Murphy'ego, może niektórzy słyszeli, złośliwość losu, jak się to nazywało. Jest coś takiego jak archeologiczna złośliwość losu. Na przykład jedna z tych stref, które mówią, akurat jedna z tych takich kamiennych rzeźb, które właśnie mówią o tym, że podczas 13 Bachtunu ma się wyzerować świat. To, że wyzerować, to jest trochę nasza interpretacja. Ostatnie dwa hieroglify, które właśnie mówią, co ma się stać, ten czasownik, który nas najbardziej interesuje, są odkluczone. Nie ma ich. W związku z tym, czy teraz wiemy wszystko? Nie. I myślę, że jest duża szansa, że nigdy wszystkiego nie będziemy wiedzieć. Skąd jakby wiemy, co znaczą poszczególne hieroglify? Bo tak jak był problem z hieroglifami egipskimi, że na początku nie wiem, nie umieliśmy ich rozszyfrować, to jak to jest? To jest historia, można by nakręcić niezły film sensacyjny, dosłownie, opisujący wyłącznie historię odcyfrowania hieroglifów. Postacie, które się tam przewijały, były równie malownicze, co, nie wiem, John Lambeau i cała rzesza innych George'i, tam Clooney'ów, bo naprawdę sam jeden z głównych naukowców, którzy przyczynili się do odcyfrowania pisma Majów, Rosjanin Jurij Morozow, był no, klasycznym bohaterem na akcji, był bardzo mrukliwym, byłym żołnierzem, który był trochę szalony i miał czarnego kota. I w ciągu swojego długiego życia zdążył być bibliotekarzem w Moskwie, bibliotekarzem w Sankt Petersburgu, najechać Berlin z Armią Czerwoną, wrócić, zaszyć się na Syberii, odcyfrować pismo Majów, po czym pokłócić się z całym światem, następnie obrazić się na naukowców w Stanach, a następnie zostać uznany przez nich za celebrytę, za wielkiego bohatera nauki. I to wszystko w swoim 80-letnim życiu. Skąd wiemy? Otóż dość na początku pierwsi badacze, którzy z punktu, no, pierwsi europejscy podróżnicy, którzy dotarli na tamte tereny,
w swoich pamiętnikach zapisywali takie bardzo dzisiaj znacząco brzmiące zdania, że kiedy patrzą na te napisy, które są przekonani, że są pismem, nie wydaje im się, żeby mocą umysłu człowieka dało się je odcyfrować. Mówimy o latach 40. XIX wieku. Ponieważ to już jest po tej fali odkryć naukowych w Egipcie, kiedy ludzie zachłysnęli się tym właśnie, że taki Champollion, człowiek, który odcyfrował hieroglify egipskie, to zrobił, tylko że on miał o tyle łatwego zadania, że miał coś, co się nazywało trójjęzyczny kamień z Rosetta, czyli taką płytę, na której było w trzech językach napisane to samo, z których jeden język był absolutnie znany, tak język jak pismo, który był napisany, drugi był nieźle znany, pismo było trochę gorzej znane, a trzeci był zapisem hieroglificznym. W związku z tym taki Champollion miał troszeczkę klucz do tego szyfru. Tutaj z przyczyn oczywistych brakowało tego klucza. Majowie byli bardzo egzotyczną cywilizacją, nikt nie miał o nich pojęcia. Hiszpanie oczywiście też zrobili wszystko, co mogli, żeby sprzątnąć to, co jeszcze zostało. W związku z tym, dopiero na przełomie XIX i XX wieku, czyli raptem 100 lat temu, co jest niewiele z punktu widzenia nauki, pierwsi badacze wpadli na ciekawe odkrycia, że kreski i kropki, które się pojawiają, są napisem liczby. Jedna kropeczka to jest jedność, jedna kreseczka to jest pięć. I doszli do tego w ten sposób, że do dzisiaj w sumie pewne ludy tam liczą za pomocą tych dwudziestek. Nie tak jak pięćdziesiątnie, tylko za pomocą dwudziestek. A za każdym razem, kiedy widzieli jakieś takie ciągi tych kropeczek i kreseczek, to kropeczki się pojawiają nie więcej niż cztery. I za każdym razem, kiedy miałoby być więcej kropeczek, pojawia się kreseczka. Czyli po prostu są cztery jedności, a już potem następny rząd wielkości to jest kreseczka. Chyba że chcemy zapisać 6, to jest kreseczka i kropeczka. Albo dwie kropeczki, 7 i tak dalej. Więc kiedy odcyfrowano, udało się nam złapać ten szyfr cyfr i liczb w ogóle matematyki, to się okazało, że to bardzo dobrze gra. No to był taki pomysł w latach 20, no że to jest tyle. Tyle będziemy w stanie przeczytać z języka Majów, znaczy z inskrypcji Majów, czyli po prostu będziemy w stanie odcyfrować ich zapisy liczbowe. I nawet jeden z badaczy bardzo znanych i uznanych powiedział, że Majowie w ogóle to nie zapisywali nic innego. Oni zapisywali po prostu ciągi cyfr i liczb, bo to był kalendarz. To byli tacy pokojowi, trochę hipisi, którzy tam patrzyli się w niebo i czekali na koniec świata. Następnie taki pogląd, z racji, że ten pan był bardzo... nazywał się w ogóle Thomson i był bardzo takim uznanym badaczem, miał bardzo dużo nagród z różnych uniwersytetów i trochę było tak, że to, co Thomson powiedział, to już nikt się z tym nie kłócił. Nie było powodu. Thomson i tak, jak powiedział, że nie, to znaczy, że nie. I dopiero trzeba było właśnie Rosjan, ludzi, którzy byli spoza kręgu tego, który Thomson był bardzo, bardzo postawny, bo Rosjanie byli troszkę separowani, sami się separowali, a też nie byli jakoś bardzo obecni w tej nauce amerykańskiej głównie, bo to jednak Amerykanów idzie, trochę Europę zachodnią. Rosjanie po prostu nie byli tak wpatrzeni w niego i tak pod jego wpływem, że po prostu robili swoje. A z racji, że mieli dużo czasu, zwłaszcza bibliotekarze syberyjscy, to po prostu siedzieli i dłubali przy tym, co mieli. A mieli inskrypcje majańskie stąd, że na Halibeli, w którym bardzo dużo tych inskrypcji było. I w ten sposób zaczęli wpadać na coś takiego, że są pewne, takie jakby no, na logikę rzecz biorąc. Mamy cyfry, mamy przedstawienia przede wszystkim, bo trochę majańskie zapisy to jest taki trochę komiks. Mamy dużo tekstu, ale mamy rozsiane w nim ilustracje. A czasem nawet ilustracja jest główna, a to są jakieś małe napisy. No i ktoś szybko się zorientował, że mamy taką sekwencję, data, którą żeśmy zrozumieli w miarę szybko. Jakieś coś, co wygląda na taki jakby podwójny hieroglif, który składa się z jednej tej samej części i z drugiej części zmiennej. Następna data, wcześniejsza, i znowu ten hieroglif, data późniejsza. I jedna pani, która była z Rosji, ale przyniosła się do Stanów, Tatiana Proskuriego, wpadła na to, że skoro mamy trzy daty chronologiczne i tą samą wartość główną, to wychodzi na to, że to może jest słowo król. I te daty, bo znaczy, że król siedzi sobie na tronie na obrazku. To skoro mamy trzy daty, to może być data urodzenia, wstąpienia na tron i śmierci. Więc może ta... To, co się pojawia na każdym z tych glifów, tych hieroglifów, tych znaczków, to może to jest słowo król. Zaczęła to testować. Nagle się okazało, że ona może mieć rację, że faktycznie wszędzie, gdzie jest jakaś mowa władcy, pojawia się ten znaczek. No i już był pierwszy przyczynnik. I tak ząbek po ząbku, znaczek po znaczku,
badacze wpadali na takie... Z początku to było najtrudniejsze, bo trzeba było się naprawdę mieć niesamowity zmysł obserwacji, żeby zobaczyć sekwencje, jakieś... Trzeba dodać, że Majowie to dziś żyją, mówią swoje języki. Tak, oczywiście. Majowie to dziś żyją, żyje mają dzisiaj 10 milionów, mniej więcej szacuje się. Tylko, że oczywiście coś takiego jak Majowie, żaden Maj nie powie o sobie, że jest Majem. Majowie to jest termin, który my wymyśliliśmy troszeczkę i nazywamy ich Majami. To trochę tak jakby amerykańskich tubylców nazwać Indianami. Oni sobie o sobie nie mówią Indianie, którzy mówią, że ja jestem Apaczem, ja jestem tam, nie wiem, Komanciem, ja jestem gdzieś tam jakimś innym Sierripa. Tak samo Majowie. Mówią, to co my nazywamy zbiorczo Majowie, to jest grupa 29 narodów. Bo mają swoje języki, 29 języków majańskich i to nie dialektów, języków. Czasem tak zbliżony do siebie jak polski i czeski, albo czeski i słowacki, czyli albo kaszubski i polski. Rozumieją się dość dobrze, ale jednak brzmią zabawnie, albo niektóre słowo mówią. A czasem tak odległo jak polski, nie wiem, chorwacki, polski i... Węgierski. No, to nie, bo to zupełnie inna jest grupa. Ale w obrębie tej samej grupy. Ale badali są 29 języków. I oni mówią sobie, że ja nie jestem Majem, tylko mówią sobie, ja jestem Yucatec, ja jestem Kicie, ja jestem Chorti, ja jestem Tzotzil, to są nazwy plemion. I żyją do dzisiaj, tylko że przez konkwistę bardzo dużo tej świadomości ich, o ich własnej kulturze, o ich własnej religii i o ich własnym przede wszystkim piśmie zniknęła bezpowrotnie, ponieważ podczas podbijania Meksyku i ziem majańskich konkwistadorzy spalili większość książek, które mogli znaleźć. My dzisiaj odzyskaliśmy 4 te książki fragmentaryczne z nie wiemy jakiej ilości. Może z tysięcy, może z setek, może z dziesiątków tysięcy. Natomiast tak się złożyło, że po XVI wieku Majowie przestali być w stanie czytać własne zapiski. Przeszli w całości na system pisania tak jak my. Nawet dostosowali ten alfabet, który my stosujemy, do zapisu swoich języków, które mają dźwięki, które na przykład u nas nie występują. Tak jak my żeśmy, Polacy, mamy zaadaptowane litery, które pozwalają nam zapisać dźwięki. No właśnie, mamy E, O, N, U kreskowane, U mają wszyscy, mamy Ży, mamy Zi, mamy nawet Ci, wyobraźcie sobie. Więc u Majów tych dźwięków jest znacznie więcej, bo Majowie bardzo lubią sobie tak kląskać, czyli na przykład mamy słowo cash, które znaczy las, a mamy też słowo cash, które chyba nie mogę powiedzieć, co znaczy. I czasem jest bardzo istotne, żeby tak sobie kląsknąć, bo jak nie można dostać twarz nawet. Więc Majowie sobie na przykład właśnie mówią, że Tzotzil to nie jest poprawna nazwa plemienia, bo poprawna nazwa plemienia to jest Tzotzil. Tak samo jest Ekci, Chorti, nazwy miesięcy, no bagatela to też jest Mok'an albo Kuk. W związku z tym, żeby zapisywać te dźwięki, Majowie musieli dodać całkiem sporo liter w tym alfabecie. Ale z racji, że jest to system, no, był u niego jednak łatwiejszy do opanowania niż to, co oryginalnie mieli, bardzo szybko na niego przeszli i tym samym stracili zdolność czytania własnych inskrypcji. W związku z tym, mieli się tak pracowicie to cyfrujemy, ale niestety Majowie dzisiaj od nas czerpią wiedzę o tym, jak to czytać. A na jakie materiały były te zapiski stare? Na wszystkich. To znaczy Majowie mieli troszeczkę obsesję pisania o tym, kiedy coś zrobili. W związku z tym, większość zapisów to są jednak rzeczy wyryte w kamieniu. Na szczęście dla nas, bo są bardzo trwałe. Ale mamy oprócz tego na drewnie, bardzo rzadko się zachowuje drewno w tamtym klimacie, bo to jest bardzo widoczne, ale wiemy, że jest. Na różnego rodzaju kamieniach szlachetnych, głównie jadeicie, który jest bardzo twardy, to jest drugi po diamencie chyba najtwardszy kamień, więc tam wymagało to niesamowicie precyzyjnej obróbki. Mamy na ceramice namalowane, na naczyniach glinianych, przepięknie wypalone taką połyskliwą warstwą, mamy namalowane te księgi, takim prawdopodobnie takim drobniutkim pędzelkiem z lusikiem i wtedy te napisy są takie bardziej... Tak jak my mamy pismo drukowane i pismo pisane, takie pochylone, kursywne, u Majów te hieroglify malowane są takie bardzo rozstrzelone, trochę nieczytelne. A te księgi Majów, które znaleźliśmy cztery, są robione na, były zrobione na tak zwanym papierze z kory drzewa. Jest pewien rodzaj drzewa, które trochę jak u nas brzoza, robi się z niego takie dość nietypowy papier chropowaty,
który jeszcze dodatkowo wielony wapnem, żeby ładnie się na nim pisało. To są te główne... No, tych było, prawdopodobnie tych było najwięcej. Znaczy najwięcej to chyba było na ceramice. Ceramika to tak jak dla nas torebki plastikowe. To był taki pojemnik jednorazowego albo wielorazowego użytku. Czyli to, co dzisiaj archeolodzy, którzy przyjdą po nas, będą głównie robić prawdopodobnie wykopaliska w naszych śmieciowiskach z torebek plastikowych. Będą prawdopodobnie je układać w serię i nazywać. My to samo robimy z ceramiką. Ceramika to naczynia gliniane, które oczywiście pękały. Niektóre się reperowało, ale potem już nie było sensu. Naczyń ceramicznych robiło się setki tysięcy. I też niektóre były robione jednorazowo. W związku z tym my dzisiaj skrupulatnie zbieramy tę ceramikę, nazywamy ją, tatujemy ją i sklejamy do kupy. Więc tam archeolodzy po nas będą sklejać torebki, na przykład Lidl, Tesco, Carrefour albo nie wiem, i odtwarzać świątynię. My robimy to samo z ceramiką i tak jak na dzisiejszych torebkach mamy napis, no nie wiem, na przykład H&M i będą się głowić, co to mogło znaczyć, czy to była nazwa jakiegoś bóstwa, my mamy to samo na ceramice, która jest masowa. Oczywiście większość, tak jak naszych większych torebek, jest jednak bez napisów. Mamy takie, no nie wiem, w których na przykład ziemniaki przynosimy do domu, albo na przykład pomidory, prawda? One z reguły nie mają żadnych napisów, są po prostu zwykłą torebką. I my mamy większość ceramiki bez żadnych malunków i inskrypcji. Ale raz na jakiś czas właśnie trafi się na przykład, no nie daj panie, torebka z Berbery na przykład. Dobrze, więc my czasem też znajdujemy na przykład ceramikę, która jest pomalowana na wiele kolorów. I jeszcze ma na sobie przedstawienia różnych scen pałacowych na przykład, z dużą ilością tych przepięknych malunków i właśnie między innymi tekstów. I to jest dla nas rarytas. Więc... Dzisiejsi Majowie bardzo chętnie z nami współpracują, a my bardzo chętnie współpracujemy z Majami, dlatego że struktura, że ludzie, którzy mieszkają na tych terytoriach, które niegdyś były rdzenną ziemią Maju, to dzisiaj mamy tam mieszankę zupełnie, bo mamy najwięcej jest metysów, ludzi, którzy mają pochodzenie częściowo europejskie, częściowo oryginalne majańskie w tym przypadku. I to jest no jednak no 90 parę procent społeczeństwa, to są metysi. Mamy bardzo niewielką liczbę tak zwanych ladinos, czyli po prostu potomków białych konkwistadorów, ludzi, którzy nie mają zbyt dużo domieszek krwi lokalnej, albo w ogóle nie mają domieszki krwi tubylczej. Z reguły są to ludzie o aparycji hiszpańskiej, o tradycyjnie hiszpańskiej, nawet wymowie, można powiedzieć. Oni siedzą głównie w dużych miastach i się stamtąd nie wychylają. I tworzą elity, głównie polityczne niestety. Ale mamy też, na szczęście w Gwatemali dużo, w Meksyku trochę mniej, tych właśnie tubylców, czyli po prostu Majów czystej krwi, mniej lub bardziej. Tambylców, tak, tubylcy to my. Tambylców mamy całkiem pokaźną liczbę. No i właśnie. Od niedawna, bo trzeba niestety wspomnieć, że na tamtych terenach przez długie, wiele lat, jeszcze teraz, pod koniec XX wieku, trwała wojna. Wojna domowa, której niestety celem głównym byli właśnie Majowie. W związku z tym Majowie przez cały XX wiek nauczyli się, że nie warto się przyznawać do tego, że jest się Majem. Czasem jest to oczywiste z aparycji, bo jednak mają bardzo charakterystyczne rysy, nie wszyscy, ale większość. Natomiast część Majów zmieniła swoje nazwiska na nazwisko hiszpańskie, żeby uniknąć rozpoznania i nie przyznawali się do tego długo, bo za to groziła śmierć. Może nie tak formalnie, ale bojówki lokalne, które tam się zajmowały wyłapywaniem tych Majów gdzieś po wioskach i mordowaniem, spowodowały, że Majowie przestali się przyznawać do Majów i nawet przestawać mówić w swoich językach. Dzisiaj, na szczęście, już jest 20 parę lat po wojnie, i dzisiaj następuje coś, co my nazywamy renesansem majańskim. To znaczy Majowie nagle zaczynają się odtwarzać majańskie elity, czyli ludzie, którzy czują, że ta tradycja musi być zachowana. Majowie, którzy nareszcie z powrotem wstępują na uniwersytety. Majowie, którzy zaczynają się edukować, zaczynają pisać w swoich językach, swoją historię, swoimi słowami. I Majowie, którzy zaczynają interesować się archeologią. Ja mam... Uważam, że mam przywilej znania takiego majańskiego archeologa, który sam jest Majem Kekci, nazywa się Hector Scholl, jest przeuroczym człowiekiem mówiącym w czterech językach, z których trzy to są języki majańskie i hiszpański.
usłyszany za poliglotę, bo mówi w swoim oczywiście języku i dwóch językach no, zupełnie odmiennych od jego języka. No i oczywiście po hiszpańsku, z racji, że no, wszyscy nie wiedzą po hiszpańsku. Hector Scholl jest archeologiem majanistą zajmującym się głównie inskrypcjami. I jest to człowiek o nie takim nieprawdopodobnie filozoficznym podejściu do siebie samego, do Majów i Potakich i ich miejsca w społeczeństwie. Ale oprócz takich powiedzmy wyedukowanych Majów, którzy mają no, za sobą wykształcenie uniwersyteckie, na przykład w tym roku, parę miesięcy temu, siedzieliśmy na wykopaliskach w dżungli, gdzie mieliśmy robotników lokalnych, metysów, którzy to traktują to jako pracę. Oni po prostu mają przyjść, wykopać dołek, dostać za to pieniądze i pójść do domu. Mieliśmy grupę Majów czystej krwi, którzy oprócz tego, że dostawali na to pieniądze i mieli wykopać dołek i pójść do domu, to oni oprócz tego, że wykopali ten dołek, potem siedzieli z nami godzinami na brzegu tego wykopu i pytali się, a to jest co? A to do czego mogło służyć? A to jeszcze moja babcia miała coś takiego w domu. I tu nagle się okazuje, że oni oczywiście się od nas uczą i są nieprawdopodobnie chętni do tego, żeby posłuchać o swoich przodkach, tak powiedzieć. Bo oni są ciekawi najdrobniejszych detali, nawet często takich, na które my im nie możemy odpowiedzieć. A z drugiej, my czerpiemy od nich nieprawdopodobną ilość informacji o tym, jak to funkcjonuje w sumie w niedalekiej przeszłości, albo nawet w teraźniejszości. W tradycji ustnej, w tradycji tego, co robią. Na przykład ja się dowiedziałem, że takie ohydne karaluchy, które na wszędzie latają, są takie duże. Jak ktoś dostanie zapalenia ucha, to trzeba złapać się takiego karalucha. Znaczy oderwać mu skrzydełka, zmielić z wodą, ciepłą, to te chitynowe skrzydełka takie duże, zmielić i wsypać sobie do ucha, tak lać właściwie z wodą. Byłem trochę sceptyczny, aż do czasu, kiedy dostałem zapalenia ucha. Nie mam zapalenia ucha, było to niedawno, złapałem karalucha. Więc tak, ale to akurat może mało ma związku z kulturą Majów, ale chodzi mi o... Ale z tradycją tak. Często jest tak, że Majowie nam podpowiadają, do czego oni podobnych rzeczy używają dzisiaj. I my wtedy możemy się zastanawiać, czy tak faktycznie było w przeszłości, czy nie. Ale oni są nieprawdopodobnie chętni do tego, żeby z nami współpracować i pomagać. I to nie tylko dlatego, że dostają za to pieniądze, tylko dlatego, że są tak nieprawdopodobnie zafascynowani tym, co się dzieje w ich historii. Bo my mamy ten przywilej, że my wiemy mniej więcej coś tam, coś nie coś o Słowianach. Możemy otworzyć nasz poczet królów. A wyobraźmy sobie, że siedzimy tutaj, wiemy, że jesteśmy Polakami, mówimy po polsku, ale nasza pamięć sięga do 1939 roku. Pamiętamy, że zaczęła się wojna, a nie wiemy, co jest przedtem. Przecież nas by też fascynowało, gdyby ktoś nam powiedział, a widzimy budynki dookoła, idziemy na Stare Miasto. No, akurat ono jest po 1945, ale no nie wiem, jedziemy sobie do Krakowa, który nie był zniszczony, widzimy sobie katedrę, nie wiem, czy Kościół Mariacki, czy widzimy Wawel. I wiemy, że to nasi, a nie mamy o nich pojęcia. To dla nas jest równie tajemnicze jak kosmici. I nie umiemy przeczytać imię. Nie wiemy, kim był Mieszko pierwszy, bo nie możemy tego przeczytać. I dla nich to jest taka sytuacja. Oni po prostu chłoną to, jak nie przymierzając archiwum X. Po prostu, bo dla nich to jest odkrywanie tajemnic fascynujących pokolenia. A czy sytuacja polityczna w tej chwili, w Meksyku, no w Peru też, prawda? Czy ta wojna trwająca z kartelami i tak dalej. Czy to jakoś wpływa w tej chwili, odczuwacie panowie właśnie tam w tych rejonach wykopalisk? Czy to zupełnie się dzieje jakby niezależnie i to jakby te stanowiska archeologiczne, gdzie rozumiem, że są międzynarodowe te wyjątki, to są zupełnie jakby to nie wpływa na pracę? Znaczy na terenie Peru na przykład, kłopot był jeszcze w latach 90., kiedy ja pierwszy raz pojechałem do Peru, to wtedy był schyłek działalności Sendero Luminoso, tego lśniącego szlaku. Świetlistego, lśniącego, błyskającego czy czegokolwiek. Później się to skończyło i nie ma większego problemu. Teraz jest problem raczej z kartelami zajmującymi się uprawą koki na wschodnich stokach Andów. Ale no tam nie wiem, czy są jakiekolwiek wykopaliska w tej chwili Peru, bo to jest dżungla. To kopiec. Nie, Szybuski nie kopiec. Szybuski kopie poza w rejonie rzeki Tampok. Nie, to także no, my się nie stykamy. No, ja się stykałem tylko z bardzo takim gościnnym przyjęciem, zwłaszcza od tubelców. Co prawda czasami się z nas śmieją. Raz byłem na targu, na którym tylko ja i koleżanka mówiliśmy po hiszpańsku. Co było śmieszne, bo ja nie mówię po hiszpańsku. A pozostali mówili w swoim języku. Ale mimo wszystko byli bardzo mili, bardzo tacy życzliwie nastawieni. No, z wyjątkiem ludzi, którzy żyją tam z turystyki. No to jest niestety taki pasożyt, który wszędzie się rozwija i to jest jakby spowodowane turystami.
To nie jest tak, że oni tacy byli i postanowili wykorzystywać turystów. Turyści przyjechali, dali się wykorzystać, więc już taki nabyty odruch. Ale no, tak to zawsze bardzo, bardzo unikli ludzie. A jeśli chodzi o Mezoamerykę, czyli tę Amerykę Środkową właśnie, to problem jest o tyle troszeczkę większy, że wiadomo, że cały ten ruch zmierza w kierunku granicy ze Stanami Zjednoczonymi. Jedyne filtry, jedyne bariery, jakie są temu stawiane, no to są bariery polityczne, czyli granice i czasem bariery naturalne w postaci jakichś no, trudnych do przebycia miejsc. Ale z kolei trudne do przebycia miejsca są gratką dla tych, którzy są przemytnikami tam, bo są słabo chronione. W związku z tym największe zagęszczenie tego ruchu kokainowego, kartelowego, narkotykowego jest na granicy ze Stanami Zjednoczonymi. W takim pasie, który jest ani Meksykiem, ani Ameryką, to się nazywa Ameksyka. Najchętniej oni sami o tym mówią, że to jest Amexica, czyli po prostu coś pomiędzy Ameryką a Meksykiem. Natomiast ziemie majańskie głównie są tak rozproszone wokół granicy między Gwatemalą a Meksykiem. No i tam jest oczywiście jest problem, bo jednak dużo ruchu tego kokainowego leci przez Morze Karaibskie. Natomiast część ruchu, głównie może mniej tego narkotykowego, natomiast przemyt ludzi, to znaczy ludzie, którzy próbują się nielegalnie dostać do Stanów, przechodzą tamtędy, ale niektórzy, no to są oczywiście potulni, biedni ludzie, którzy po prostu idą tam w poszukiwaniu jakiegoś lepszego życia, ale za to ludzie, którzy organizują im te transporty, często ich wykorzystują do transportu narkotyków. W związku z tym czasem idzie taka grupa, która jest pilnie strzeżona przez bardzo uzbrojonych i bardzo nieprzyjemnych ludzi. I z racji, że my kopiemy w dość niedostępnych miejscach, oczywiście my staramy się im schodzić z drogi. I powiem tak, można pojechać do Gwatemali czy do Meksyku i spędzić tam 5 miesięcy, wścibiając nos właściwie niemal wszędzie i nawet sobie zdawać sprawę, że coś takiego jest. Jeżeli się natykamy na takie grupy, no to z reguły to my im ustępujemy drogi, a nie na odwrót, bo ich nie interesuje to, że my mamy pozwolenie międzynarodowe i wszystko, bo oni przechodzą. A to są ludzie, którzy nie lubią zostawiać no, jakichś swoich śladów gdzieś tam, więc świadków za bardzo, więc... Na szczęście to się zdarza bardzo rzadko. Większym problemem są ludzie, którzy wchodzą do dżungli zarobkowo, szukając drzew, z których czerpią taką żywicę, która jest składnikiem naturalnej gumy do rzucia, czyli cikle, to oni się nazywają cikleros. To są ludzie, którzy są z dżunglą za pan brat, bo oni tam mieszkają pół roku w dżungli, pół roku w mieście. Mają bardzo dużo czasu, mało pieniędzy i dużo zacięcia. Jak oni trafiają na ruiny majańskie, no to rozwalają je w drobny mak, ryją w takie tunele w poprzek, nawet olbrzymich piramid, które mają po 50-60 metrów wysokości. Oni po prostu, z racji, że to jest wszystko niepilnowane, no bo oczywiście jest w głębi dziewiczego lasu, często nawet nieznane przez archeologów, ryją takie dziury. I z tych dziur wyciągają tylko to, co uważają, że może mieć wartość na rynku. Czyli wyciągają całe naczynia, całe maski z jadeitu, przepiękne. Często piłują piłami spalinowymi stele kamienne na części, żeby łatwiej je wydostać. I to oczywiście oni z tego mają grosze, bo sprzedają to w mieście jakiemuś kolekcjonerowi, który potem oczywiście sprzedaje to z stukrotnym przebiciem na rynku głównie amerykańskim bądź izraelskim. I problemem jest to, że my nie znamy, nie ma, nie istnieje stanowisko, które byłoby niewyrabowane. To jest problem też prawny. To jest problem wszędzie, w Egipcie, na Bliskim Wschodzie, w Polsce. Z tym, że u nas znalezienie jednego budynku, który nie byłby przeryty, już uchodzi za małą sensację. Znalezienie w tym budynku grobu niewyrabowanego jest jeszcze większą sensacją. Stąd na przykład te freski, które zostały znalezione w tym małym domku, są o tyle sensacją, że domek ma taki rabunkowy wkop w sobie, a mimo wszystko no, rabusie nie uznali tego za rzecz cenną. Więc to, co archeolodzy, zwłaszcza majańscy, obecnie odkrywają, to jest tak naprawdę grzebanie się w pozostałościach po rabunku. Stąd też wyrywkowość tego, co my wiemy o Majach, bo my grzebimy się w tym, kto już coś raz ktoś coś z tego zabrał. To, co było pęknięte, zostawił, bo wiedział, że tego nie sprzeda, a my to pieczołowicie zbieramy i nadal z tego mamy olbrzymią ilość informacji. Oczywiście staramy się nie myśleć o tym, co by było, gdyby ich nie było, bo nam się krew gotuje oczywiście, gdybyśmy tylko trafili na całe naczynie, niezniszczoną stelę, nieprzeryty budynek, no to bylibyśmy w siódmym niebie. Oczywiście no to jest gdybanie, bo no ja nie słyszałem jeszcze, żeby ktoś przyszedł na stanowisko, które nie byłoby w ogóle wyrabowane. Czasem jest niewiele wyrabowane. To jest problem, który trwa do dzisiaj, chociaż z reguły teraz coraz mniej jest tych wkopów. Taki boom na te rabowanie zabytków był w latach 80.
My to wiemy z tego, że jak kopiemy w tych dziurach, to znajdujemy puszki po konserwach, butelki po alkoholu, które często mają jeszcze etykiety. Więc wiemy, kiedy były wyprodukowane, więc też wiemy, kiedy nastąpił rabunek. Ale no to oczywiście strata niepowetowana. To czy są jeszcze jakieś pytania? Dobrze, no to w takim razie chciałabym podziękować bardzo naszym ekspertom za to, że chcieli do nas przyjść i opowiedzieć słuchaczom i nam o kulturze Majów. No i dziękuję.